Miłosna energia w Tobie. Czyli co poprawić? Jaką poradę musisz wziąć od kart energetycznych? Co poprawić w Twojej energii, by się otworzyć na miłość? Taką wróżbę sobie dzisiaj wymyśliłam z kart energetycznych, karty oraklu energetycznego. I kochani, zobaczymy, mamy trzy grupy do wyboru. Zobaczymy, co powinniście w Waszej energetyce poprawić. Być może są jakieś blokady w Was. Być może nie wiecie, co Was blokuje, tak? I sobie to właśnie dzisiaj w kartach sprawdzimy. I teraz do tego używam tą oto talię kart. Energy Oracle Cards. From Sandra Anne Taylor. To jest angielska lub amerykańska talia. I ona właśnie mówi tutaj o naszej energetyce. Kochani, wybierzcie grupę. Ja Was w międzyczasie oczywiście zapraszam do subskrypcji, do lajkowania moich filmików i zapraszam Was codziennie. Codziennie, kochani, na mój kanał. Robię dla Was wszelakie rozmaite wróżby na różne tematy. Zapraszam, zapraszam, zapraszam. Oczywiście proszę Was również dla wymiany energii o komentarze, o lajki z kciuczkiem w górę, o subskrypcje nowe z dzwoneczkiem u góry i zapraszam Was również na wróżby indywidualne. Dobrze, mam nadzieję, że wybraliście sobie pierwszą, drugą lub trzecią talię i zaczynamy. Pierwsza grupa. Magician and the Mirror, czyli magik i lustro. Kochani, tutaj powinniście poradzić się jakiegoś mędrca. Jak widzicie, tutaj mamy kartę mędrca, który zajmuje się być może sprawami spirytualnymi, czyli duchowymi. Nie wiem, zajmuje się magią, astrologią, zajmuje się horoskopami, numerologią, runami, kartami. Może Wam, czy rytuałami, może Wam pomóc, może Wam dać impuls, by wprowadzić znowu Was na dobrą drogę, jeśli chodzi o miłość. Jeśli błądzicie, jesteście zablokowani, to taka osoba, czy właśnie mająca predyspozycje, tak, jakieś spirytualne, może Was oczyścić na przykład z blokad, tak? Może z Wami robić rytuał, czy dla Was może zrobić rytuał. Tutaj musicie poszukać jakiegoś takiego doradcę, by Wam wskazał jakieś światełko w tunelu, pomógł Wam oczyścić Waszą energetykę, no i dał Wam jakieś cenne drogowskazy, w którą stronę, w którym kierunku pójść, żeby nie zabłądzić, żeby się nie załamać. No i tacy naprawdę ludzie, którzy mają takie predyspozycje, mogą pomóc. Oczywiście, jeśli nie pójdziecie do jakichś szarlatanów, tak, ponieważ jest też dużo jakichś oszustów, którzy udawają coś, że potrafią, ale tutaj jeśli pójdziecie do osoby, która jest kompetentna i zaangażowana i uprawia oczywiście białą magię, to może Wam tutaj w energetyce coś pomóc w oczyszczeniu energetyki, w odblokowaniu czakr, no, dać wskazówki przede wszystkim, tak, zobaczyć w kartach, zobaczyć w różnych tutaj innych jakichś instrumentach czy w runach, co jest na rzeczy, że macie blokady energetyczne. Dziękuję serdecznie. I zapraszam grupę drugą. Grupa druga. Tutaj pokazana jest karta czakry serca. Widzicie, zielona czakra serca i miłość przez nią różowa przepływająca. Czyli Wy musicie oczyścić i otworzyć, zaktywizować czwartą czakrę serca, kochani, która oczywiście leży tutaj
pomiędzy klatką piersiową jest odpowiedzialna za to, że otwieracie się na nową miłość, nowe emocje, nowego partnera, partnerkę, na nową romantyczną energię, wibrację, że po prostu nie blokujecie tych spraw, tak? I po prostu ta karta, ta karta pokazuje czwartą czakrę serca, czyli macie ją zablokowaną lub zamkniętą. Możecie oczyszczać ją, słuchajcie, zieloną świecą i zielonym kamieniem, tak? Możecie też po prostu położyć sobie dłoń na sercu, znaczy ta czakra serca, bo to jest splot energetyczny, leży po środku klatki piersiowej, możecie położyć sobie tam rękę, lewą najlepiej od serca, i powtarzać, afirmować: oczyszczam swoją czakrę serca, otwieram czakrę swoją serca, oczyszczam czakrę serca, otwieram, aktywizuję czakrę serca. Czyli taka afirmacja, tak? Dobrze, druga grupa, dziękuję serdecznie i zapraszam grupę trzecią. Grupa trzecia ma połączenie. Połączenie, jak widzicie na samej tej karcie, połączenie ze wszechświatem, połączenie z opatrznością Bożą, połączenie z być może aniołami, archaniołami, aniołem stróżem, połączenie ze wszechświatem, który może Ci dać odpowiedzi lub pomóc na jakieś ważne Twoje pytania lub może pokierować Cię energetycznie, jeśli będziesz prosił wszechświat o pomoc, o wsparcie, o rozwiązanie Twoich trudnych spraw, jeśli będziesz afirmował, wizualizował, przyciągał, to prawo przyciągania Ci tutaj pomoże. I czyli wszystko jest jakąś energią, tak, we wszechświecie. Wszystko, gdzie żyjemy, tak, gdzie mieszkamy, gdzie pracujemy, wszystko jest energią, tak? Wszystko, co nas otacza, ma energetyczną moc. I to połączenie właśnie z naturą, z otoczeniem, z wszechświatem, z, nie wiem, z Bogiem, jeśli wierzycie, z aniołami, musisz zauważyć lub musisz pielęgnować, musisz się do tych tutaj wszechświatów zwracać, tak? O pomoc. Ponieważ wszystko jest jakąś energią. I tutaj Ci te aspekty właśnie, które wymieniłam, czy wszechświat, czy opatrzność Boża, mogą pomóc w trudnych chwilach Twojego życia. Dziękuję Wam serdecznie, kochani Państwo. Takie rady mamy tutaj z kart energetycznych. Do usłyszenia już wkrótce.